Maria Husarska dla KRK TV. Dzisiaj rozmawiamy z... Dobromiłą Błaszczyk. Właśnie, powiedz, czym się zajmujesz i z kim tworzysz portal? Jak się nazywa ten portal? Wraz z Sylwią Krasoń założyłyśmy półtora roku temu platformę internetową, która nazywa się Contemporary Links. Jest to platforma, która od samego początku miała służyć do promocji polskiej sztuki za granicą, do upowszechniania wiedzy o polskich artystach. Powiedz coś o nazwie. Contemporary Lynx, więc lynx to jest najprościej ryś, czyli zwierzę występujące w Europie Środkowej, pod ochroną, więc jest na nie specjalna jakby uwaga skupiona. Natomiast lynx po łacinie to też światło i my właśnie chcemy rzucać światło na sztukę z Europy Środkowej i pokazywać to, upowszechniać o niej informacje za granicą. Czyli koncentrujecie się na sztuce współczesnej, tak? Polskiej i w pewnym sensie chcecie ją wypromować na świecie, tak? Poprzez ten portal? Nawet nie tyle wypromować, co udostępnić jakiekolwiek materiały o niej, bo często nawet jeżeli wydaje się książki tutaj po polsku i angielsku o polskich artystach, to one są dostępne tylko na rynku krajowym. To jest anglojęzyczny, tak? Tylko. Tak, i dlatego jesteśmy tylko i wyłącznie anglojęzyczne, żeby ułatwić dojście do tych informacji. Zatem mamy i informacje takie bardzo podstawowe dla osób, które chciałyby się dowiedzieć dopiero cokolwiek o polskiej sztuce. Podstawowe informacje o artystach, o wydarzeniach, ale też informacje dla osób, które już związane są z tym tematem. Nasza platforma jest zarejestrowana na serwerach amerykańskich. Dzięki temu mamy też inny sposób jakby pozycjonowania artykułów, no bo teraz nie uśmiech się, internet jest głównym medium, jeżeli chodzi o dostarczanie wiadomości jakichkolwiek, więc z tej strony mamy właśnie stronę internetową. Poza tym chcemy stworzyć pismo drukowane. W kwietniu będzie premiera pierwszego numeru drukowanego, który właśnie też będzie całkowicie w języku angielskim. Będziemy wydawały je z naszym mecenasem Griffin Art Space i będzie dostępne w większości, w 2/3 za granicą. Rozumiem, że chcecie globalnie działać. Pewnie, że tak. Ryś musi się rozprzestrzeniać. Zaczęłyście lokalnie, ale wyszłyście bardzo globalnie. To nam się bardzo podoba. A jeszcze powiedz, wchodząc tak na stronę, co teraz możemy ciekawego znaleźć? Ostatnio rozpoczęłyśmy taki projekt we współpracy z ambasadą polską w Skopie odnośnie kolekcji sztuki, która odnalazła się w tamtejszym Muzeum Sztuki Nowoczesnej, więc takim dość dużym blokiem teraz tekstów będą właśnie te dotyczące obecności polskich artystów w Skopie, ich projektów związanych z Macedonią, z Bałkanami i myślę, że to będzie jeden taki dość duży dział właśnie, który będziemy promowali i razem z ambasadą. Natomiast staramy się oprócz takich typowych działów jak wywiady z artystami, z kolekcjonera, na co też dużą jakby uwagę kładziemy właśnie, żeby udostępniać wiedzę na przykład chociażby tym osobom, które chciałyby zacząć kolekcjonować, jak to zrobić. To właśnie dział kolekcjonowania plus teraz chcemy rozwinąć te tematy takie jak design polski czy fotografia. Także to są takie kolejne odnogi. Chciałyśmy stworzyć coś, czego brakowało, co właśnie sprawiało, że informacje o polskiej sztuce nie zaskakiwały wśród odbiorców zagranicznych. I myślę, że trafiłyśmy na pewną niszę. Jesteśmy obecnie ich tak naprawdę jedyną niezależną organizacją, która zajmuje się promocją polskiej sztuki za granicą. Bardzo często jesteśmy też pierwszym medium, które daje informacje o wydarzeniach właśnie tego typu. Czy z targów, czy z festiwali, czy z biennale, czy z wystaw indywidualnych. Także w takim razie trzymamy kciuki, żebyście się rozwijały. I zaszczytny cel promowania polskiej sztuki. Dziękujemy bardzo. Nie dziękujemy, zapraszamy na stronę, zapraszamy do kupowania naszego magazynu, jak również na nasze media, na Facebooka. Dzięki. Dziękuję bardzo.